To nie jest porażka kongresu, tylko to jest porażka przede wszystkim władz miasta. Porażka władz miasta, że wycofały patronat honorowy. Ja głęboko mam wrażenie, że przede wszystkim ktoś nie zrozumiał, co znaczy gender. I tak jak już wspominałam, gender to jest przede wszystkim rola płci w życiu społecznym, kulturalnym czy też polityce. Czyli rola mężczyzn i kobiet. Kobiet i mężczyzn, obojętnie jak to ustawimy. Kongres Kobiet, Podlaski Kongres Kobiet, organizowany tutaj jest na wzór Stowarzyszenia Kongresu Kobiet w Warszawie. Tam, w tym kongresie, uczestniczą również przedstawicielki najbardziej ultraprawicowych partii i uczestniczą w debatach, przedstawiając swój punkt widzenia. Kongres jest właśnie płaszczyzną spotkań różnych partii politycznych, żeby można było wymieniać się poglądami, nawet jeśli one są krytyczne z punktu widzenia roli kobiety w rodzinie czy w społeczeństwie. Dlatego też uważam, że jest to jeden z najpoważniejszych błędów pana prezydenta i jego osobista porażka.